Cześć, ja jestem Anjon i witam Was na moim kanale. Będę dzisiaj otwierał szardy i są ku temu dwie okazje. Po pierwsze, mamy sam monrasz dla fuzji Białej Królowej. Progi, jakie tym razem nam plarium zafundowało, są nieco wyższe, ale jest to wszystko w zasięgu sześciu sacredów, które mam. A po drugie, mamy progresywne szanse na Łuczniczkę, Czyli kolejna szansa, żeby zdobyć ekskluzywnego czempiona, doskonałego, na hydrę. I bardzo bym się ucieszył, gdyby to się udało. Nie mam wielkich nadziei, ponieważ szanse na wylosowanie legendy nie są w żaden sposób wzmocnione, a ja jestem bardzo daleko od Mercy. Więc bardzo prawdopodobne, że dzisiejsze otwieranie szardów skończy się na sześciu epikach. I zaczynamy. Pierwszy szard. I pierwszy epik. Tereska. To chyba nowy champion na moim koncie. Lecimy dalej. Jeszcze jeden epic. Eolfric. On jest potrzebny do fuzji Mikage, ale jego akurat już mam. Przedałabym się Fergan Isabel. Jeszcze jeden epic. Świetny epic, aczak. Potrzebuje mnóstwa książek, ale ma Fris i HP Bern. Jeszcze jeden Epic, Stagnite. O, z tego championa cieszyłem się bardziej niż z legendy, kiedy wylosowałem go po raz pierwszy. Decrease attack, decrease defense na jednym skillu, na A1 decrease speed. I jeszcze pasyw, który wrzuca increase accuracy. Legenda w przebraniu epika. Kolejny Epic, Canones. I ostatni Shard. Jeszcze jeden Epic, Necro Hunter. Tak prysły moje marzenie o zdobyciu uczniczki. Jeśli Plarium nie umieści je jeszcze w jakimś evencie, będę musiał się pogodzić z tym, że nigdy do mnie nie trafi. Zobaczmy jeszcze jak wygląda sytuacja punktowa w Sammon Rush. Tak, osiągnąłem niemal drugi próg potrzebny dla fragmentów. Te brakujące punkty uzupełnię mistery Shardami. Nie będę otwierał ani enchantów, ani Voidów. Będę natomiast wymieniał fragmenty, które zostały mi z poprzednich fuzji, po to, żeby zobaczyć, jak przedstawiają się szanse uzyskania fragmentów nowego Championa. Tych fragmentów trochę nazbierałem, aczkolwiek gram od półtorej roku, więc nie mam ich tyle, ile osoby, które grają znacznie dłużej. Kilku fuzji nie udało mi się zrobić. Kilka fuzji zrobiłem z nadkładem i zostało mi trochę fragmentów, na przykład Zinogre albo Jetni the Giant. Tych czempionów mam. Gwendolin tutaj w Deck of Fate nie poszedłem po nią. Podobnie jeśli chodzi o partnerkę Timita. 34 skrzynki i otwieramy pierwsze 10. I to jest doskonały pól. Szybko liczę 10 fragmentów nowego czempiona. Doskonały pól. Jak widzicie robię to na niecałe 2 godziny przed tygodniowym resetem, także za chwileczkę wrócę do Was po resecie i otworzymy kolejną dziesiątkę. Sama High Mother Mode wydaje się być bardzo dobrym czempionem. A otwierając skrzynki, mamy szansę na całkiem niezłe nagrody. Te 10 fragmentów z 10 skrzynek to myślę całkiem niezły wynik. Nie obraziłbym się też z legendarnych książek. Zobaczymy, co przyniosą skrzynki po resecie. I już do Was wracam po resecie. Mamy kolejne 10 skrzynek. Zobaczymy, ile fragmentów tym razem wpadnie. Też całkiem nieźle. 6 fragmentów i legendarna skrzynka, beczka. Całkiem przyzwoicie. Oczywiście jeśli mam zamiar dozbierać do 100 fragmentów, będę potrzebował bardzo dużo czasu i mnóstwo fragmentów z nieudanych fuzji, ewentualnie z bardzo udanych, kiedy uzbieram więcej niż 100 wymagane. Także jest to zadanie długofalowe. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Wasze otwieranie sekretów poszło Wam lepiej niż mnie. Trzymajcie się. Cześć!